Witam, witam was serdecznie. Tutaj Hanta. Widzimy się w dosyć niecodziennych warunkach. Pozwólcie, że krótko wyjaśnię. Nadal mam problem z moimi już teraz w tym momencie dwiema kartami przechwytującymi do konsoli i no niestety nie jestem w stanie wam teraz zaprezentować dodatku do Horizon Zero Dawn. Jak się ta sprawa cała przemieli, wyjaśni, to po prostu sobie to nagramy i też będziemy pewnie tam dalej cisnąć, jeżeli chodzi o gry właśnie z PlayStation 4. Natomiast światłość na świecie nastała, kiedy to Microsoft postanowił wprowadzić usługę Game Pass właśnie na pecety. To zastąpiło te wcześniejsze, wiecie, Games for Windows Live i jakąś tam pośrednią wersję sklepu po prostu Windowsa 10. Teraz mamy bardzo fajną usługę, która kosztuje niewiele. Nie reklamuję jej tutaj, bo mi zapłacili, tylko po prostu uważam, że jest bardzo dobra, a wręcz jest to najlepsza usługa, która w tym momencie na rynku funkcjonuje, więc za naprawdę niewielki koszt miesięczny mamy dostęp do naprawdę wielkiej, ogromnej w tym momencie bazy gier. No i jako, że Microsoft niedawno przejął Bethesdę oraz dogadał się z Electronic Arts, no to mamy naprawdę w tym momencie jeszcze tytuły z dwóch bardzo dużych stajni, potężne tytuły wręcz, które możemy sobie ograć. I w związku z tym właśnie dwa takie tytuły wylądowały już na moim dysku twardym i pierwszy z nich wam w tym momencie prezentuję przed wami Star Wars Jedi Fallen Order. Czy wiecie, czy nie wiecie, to wam powiem. Jestem bardzo dużym fanem Star Warsów, tak, Gwiezdnych Wojen, aczkolwiek nie powiem, żebym w przeszłości dużo jakoś grał w Star Warsy, w sensie gry z uniwersum Star Warsów. Bardziej ta moja pasja dotyczy filmowej trylogii tej oryginalnej oraz trylogii prequeli, która notabene nie jest taka zła. Chociaż, wiecie, ja się po prostu na nie wychowałem, więc może dlatego. Znaczy, jakby inna sprawa, efekty CGI i pewne głupoty filmowe, a inna sprawa, jakby fajnych rzeczy, które to uniwersum prequelowe wprowadziło. Odnośnie uniwersum sequeli nie chcę się wypowiadać. W sensie oglądałem z tych nowych części, oglądałem świetnego Rogue One oraz oglądałem tam Przebudzenie Mocy oraz Ostatniego Jedi i no, żeby się nie denerwować, po prostu nie oglądałem już 9. epizodu Przygód Gwiezdnych Wojen. Pewnie kiedyś to nadrobię, ale jakby na razie dałem sobie spokój z filmowym uniwersum. Czytałem notabene też trochę książek obsadzonych właściwie dawno, dawno temu oraz moim ulubionym naprawdę MMO RPG, do którego co jakiś czas wracam i które jest taką moją dziwaczną miłością / guilty pleasure, jest oczywiście gra Star Wars The Old Republic. Takie bardzo stare MMO stworzone przez BioWare, ale ono do tej pory funkcjonuje i no może nie ma zbyt dużej, wiecie, bazy graczy, ale naprawdę jest to świetne MMORPG, znaczy może nie świetne MMORPG, ale jest to RPG ze świetnym RPG w tym wieloliterowym skrócie. Dobrze, nagadałem, ale chciałem teraz nabudować klimat, że tak uwielbiam Star Warsy i jak się dowiedziałem, że wyjdzie gra po latach, dobra gra single playerowa, właśnie ta, która jest przed wami, Jedi Fallen Order, to byłem cały w kwiatkach i skowronkach. Skowronki to są kwiatki czy ptaki? Teraz już nie wiem, czekajcie, mam laga mózgu. No dobra, nie, skowronek to przecież jest ptaszek, nie, taki mały. To powiedzmy, że w pierwiastkach i skowronkach może być. Dziwne nazwy. Dobrze, słuchajcie, nie przedłużając dłużej, bo się strasznie rozgadałem. Wiecie, ja się lubię, uwielbiam rozgadywać. Rozpocznijmy nową przygodę. Co my tutaj mamy? Tryb fabularny. Aha, żeby oczywiście dopełnić żartu w całości, będę grał na kontrolerze DualShock 4 od PS4. No bo uwielbiam grać na kontrolerach, a kontrolera Xboxowego nie mam. Wiecie, tak, gra Xboxowa w domyśle, bo Microsoftowa. No nieważne. Tryb fabularny oczywiście nas nie interesuje. To jest tryb dla graczy, którzy chcą się skupić na fabule i na niczym więcej. Czas na sparowanie jest ogromny, czas otrzymywania obrażeń niewielki, agresja wrogów niewielka. Fajnie, że to tak mamy ładnie wyrysowane. Czyli to jest taki tryb zerowy, powiedzmy. Mamy tryb easy, czyli rycerz Jedi, potem mistrz Jedi i wielki mistrz Jedi. Coś nie mogę dzisiaj tych zgłosek przeczytać poprawnie. Wybierzemy sobie tryb, znaczy poziom średni. Myślę, że to jest taki dobry standardzik.
Okej, okay. No to. A, takie sprytne ekrany ładowania, troszeczkę przypominające nieco Assassin's Creed. Wiecie, te ekrany ładowania, gdzie można było w takiej jakby gołej wersji animusa po prostu podążać naszą postacią. No i dobra, zaczynamy wręcz w tym momencie naszą przygodę. Statek kosmiczny przelatujący na tle nieba to jest... tak się zaczyna każdy dobry Star Wars. A nie, ten nie jest... leci czy... Myślałem, że jakieś żurawie tam go trzymają. Dobra, leci. No dobrze, tło fabularne jest takie, że jesteśmy... jesteśmy, słuchajcie... O, troszeczkę widzę... O kurde, jaki ten... Au się. Jakie tło muzyczne fajne. Będę musiał troszeczkę obniżyć jakość, dlatego że domyślnie gra zasugerowała mi epicką jakość w każdym aspekcie, ale już widzę, że te klatki nie trzymają się 60. Teraz jest 60, ale momentami spadło do 40. Słuchaj, nie chcę ci psuć rytmu pracy, ale szef chce nas słuchać. To będzie niezłe. Oto on, szef. Tło fabularne jest takie, że rozkaz 66 niedawno był wydany. Klamry się zacięły. Dwóch robotników musi wejść i zaczepić kable. To nie będzie łatwe. Gildia podwoi wam wypłaty. No, Karl. Taka forsa, fajna rzecz, co? Dobra. Świetnie. Chodźmy. Do roboty. Okej, okay. Już na pierwszy... Jestem za tobą. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że będzie to dobra... Co to jest, to jakieś... Chciałem pauzę włączyć, nie mogę? Co się stało? Okej, okay. Klikam różne przyciski, ale nic się nie dzieje. To całkiem dziwne. Ło, jak majda kamerą. Chciałem, wiecie, ogarnąć interfejs, ale... Żaden interfejs się nie włącza. Okej. Okay. Pod escape'em mam. Poczekajcie chwileczkę, ja się zapoznam szybko z grą. No dobrze, coś dziwnego jest na padzie, nie mogę użyć, jakby nie wejść do interfejsu, ale przyciskiem escape wchodzę, więc spoko. No i tu i tak na razie nic nie ma. Chciałem tylko powiedzieć, że widać już, że to będzie dobra gra z uniwersum Star Wars, dlatego że już w pierwszej scenie mamy kosmitę. W sensie dążę do tego, że po prostu w nowej uniwersum filmowym jest zatrważająca żadna ilość kosmitów. Po prostu wiecie, wszystko to są tylko... Tylko już wiem, co się stało. Wy może tego nie widzicie, mam nadzieję, ale Steam właśnie próbuje przejąć kontrolę nad moją grą poprzez wymuszenie trybu big screen. No niestety wchodzi tutaj ta upierdliwość właśnie posiadania iluś tam różnych platform, tak? Czyli GOG, Steam, ten cały EA Play, Uplay, czy jak to się tam teraz nazywa, Windowsowy, ten Xboxowy launcher, jeszcze mamy Epic Game Store, no pełno się tego ładuje i po prostu czasem platformy próbują się zwalczać nawzajem. Właśnie Steam jest taki, że próbuje zawsze przejąć kontrolę nad... No i teraz wszystko działa. Steam próbuje przejąć... Oh shit. Kontrolę nad... nad sterowaniem nad naszym padem. Nie wiem po co, ale tak jest. W sensie w przypadku gier, które nie są na Steamie. Wszędzie Imperium. Demontownia okrętów. Brakka. Nie widziałem Lukerholka od lat. Nieźle się na nim obłowimy. Dobra, w drogę. Czy oni go po prostu tutaj zrzucają, czy on tak ląduje dziwnie? Statek separatystów. Separatyści to byli ci, co przed Sithami, nie? Tam trzęśli rubieżami. Uwaga! Okej, coś tu spada. Nie no, spoko, nie? Wzięli coś, zrzucili, prawie chłopa zabili. Ale drabina przepadła. No widzę. Musisz znaleźć inną drogę. Żaden problem, coś wymyślę. Widzimy się na miejscu. Okej, nie wiem gdzie ty idziesz, ale tu mam takie światełka i to wygląda jakbym tu miał zeskoczyć. Powiedzcie, że to tu. Oczywiście, że tak, świetnie, super. Możemy się ślizgać normalnie jak w jakimś kraszu. Jesteś zatwierdzonym odpadem.
Okej, czyli młody wylądował na kolonii, która rozbiera po prostu okręty wojenne. No tak, odzysk surowców. Okej, widzę, że spadłem. Tak, oczywiście typowo jak nowicjusz. Ale chyba musiałem się po prostu trzymać tej liny, a trzymać przycisk i dopiero teraz się... A, pięknie, ładnie, dobra. Okej, spoko, też nie wiem, co powiedziałeś. Spokojnie, tylko przechodzę. Popindalam, a nie przechodzę. Dobra, czy po tym się można wspinać? Oczywiście, że tak. A, podskocz, naciśnij L2. Aha, dobra. Czyli to ten system, którego nie nienawidziłem w pierwszych God of War'ach, czyli musisz się trzymać jednym przycisk, cały czas trzeba trzymać, żeby się wspinać po ścianie. Okej, tutaj lecimy. Oj! To lekkomyślność. Witam! Dzięki. Tylko się nie zabij. Taki jest plan. Nie no, spoko, nie no. Prawie nie spadłem. Siema, komputerku. Co, tędy? Tędy chyba. Okej, no na razie takie buszowanie po prostu po lokacji. Gra chce nas zapoznać z tym, że będziemy po prostu tutaj... No, a szczury sobie biegają, fajnie. Jak szczury złomowe. No bo to są szczury. Tylko przechodzę. Nie musicie wychodzić z powitaniem. O, coś tu nam przeleciało. Więc tak, na razie gra nas tylko zapoznaje z tym systemem, no, chodzenia, skakania i tak dalej, ale on jest oczywiście... O, siemano. Spotkamy się przy klamrach. W porządku, zaraz tam będę. Opuść się, okej. Mogłem przejść, skoczyć belkę na drugą stronę, byłoby bezpieczniej, no ale cóż. Tak, teraz mi się przypomniało, strasznie nie lubiłem właśnie tego systemu. Że musisz cały czas być przyklejony do ściany za pomocą po prostu trzymania jednego konkretnego przycisku. Potem trzeba zrobić tak zwaną... Skąd ty się tu wzięłaś? Tak zwaną ośmiornicę, to jest ulubione stwierdzenie T-Volta. Ośmiornica, wiecie, oplatająca ten... pada. Okej, dobra. Chwycony. Ta, tylko gdzie ja teraz pójść? Chyba w dół jednak. Ta, na pewno, dobra. Ale to też fajne, że gry nas już nie uczą wszystkiego od początku. W sensie każdy wie, gdzie będzie skok, tak? Albo jak poruszać się postacią oraz poruszać się kamerą. Już jakby twórcy sobie odpuszczają takie rzeczy. Okej, skocz teraz dwa razy, teraz pójdź w lewo, teraz w prawo, teraz się obróć. Bo to były już durne samouczki. Jakby i tak wszystkie gry takie samo sterowanie mają podstawowe. Dobra, gdzie ja chciałem iść? A może po linie po prostu muszę wejść? Okej, dobra. Aczkolwiek była taka gra, to jeszcze z ery PlayStation 1, w której to sterowaliśmy kojotem, tym wiecie, z Looney Tunes. I naszym celem w tej grze, to jakby trafialiśmy do show prowadzonego przez Kaczora Duffiego i naszym celem było ukraść 16 owiec. I to był taki program jakby telewizyjny, tak? Czyli była po prostu scena, na której się to wszystko rozgrywało, były owieczki i po prostu były kolejne 16 kolejnych plansz. Na każdej planszy był ten cały, wiecie, ten pies, co miał taką grzywę opadającą na oczy. I on bronił tych owieczek, trzeba było go unikać, wymyśleć, jak ukraść owieczkę i dostarczyć ją do wyznaczonego kółka. I na każdej planszy tylko jedną owcę trzeba było do tego kółka przetoczyć. No okej, okay. Całkiem fajna gra, całkiem ciekawa, jak na tamte lata, bardzo też fajna, bardzo ładna. Natomiast był tam samouczek, którego ja, mając lat, ja wiem, 10, może 8, nie potrafiłem przejść. A właśnie chodziło o to, że Kaczor Duffy, mówiący oczywiście w języku angielskim, którego ja wtedy za bardzo nie rozumiałem, kazał nam przechodzić takie proste, właśnie prosty tutorial, gdzie trzeba było się w pewnym momencie trzeba było po prostu się obrócić postacią i spojrzeć w górę, bo Kaczor Duffy był w takiej dużej odległości od nas i trzeba było po prostu znaleźć go wzrokiem. Totalnie nie wiedziałem, co trzeba było zrobić.
I finalnie pamiętam, że po prostu, wiecie, wtedy funkcjonowała giełda elektroniczna i takie rzeczy się na giełdzie elektronicznej załatwiało. Okej, podciągnij. Pociągnij. Okay. Chwila! W porządku, klamra zabezpieczona. Świetnie. Wow, wow, wow. Wszystko gra. Narobiłeś mi strachu. No i finalnie po prostu, wiecie, te wszystkie gry się dostawało na giełdzie, konsole się dostawało na giełdzie. I tak jak mówię, trzeba było po prostu udać się do gościa na giełdzie, który sprzedał tą grę i zapytać go, co zrobić, bo wiecie, wtedy internetu nie było. O! Prawdziwa żyła złota. Ten wrak leżał tu ze 4 lata? 5. Ktokolwiek tym latał, odszedł w blasku chwały. Ci daj. Ale tragedia. 5 lat po rozkazie 66. Ta, może? Mamy chyba szczęśliwy dzień. Imperium zdobędzie sporo porządnych materiałów. Tak, rozbieramy tu te statki tylko po to, żeby mogli z nich zrobić nowe. Niezła granda. Wszyscy nadstawiamy karku dla szefów. Jest i robot. Dodatek za republiki lepiej płaci. Ej, lepiej uważaj, co gadasz. Posłuchaj mnie. Znaleźne za ten wrak to twoja przepustka z tego śmietniska. Myślisz, że chcesz się stąd wynieść? Daj spokój, jesteś jeszcze młody. Nie chcesz chyba skończyć, jak ja. Bracie, poznaj swoje przeznaczenie. Zacznij w końcu żyć. No właśnie, pytanie, jakie tu jest zawiązanie fabuły. Czy on był Jedi już wcześniej? Bo wiecie, szkolenie Jedi to nie takie... To nie taka bzdura jak w 7 epizodzie. Że o, podniosła miecz i nagle poczuła moc, tak? O kurde. Świetnie. Czy on tak naprawdę był już w Jedi, tylko się tutaj ukrywa, bo myślałem, że tak jest zawiązanie fabuły. Au, trochę głową przerąbałem. Okej, no tor saneczkowy cudowny. Myśmy się złapali za nogę, a co z tym naszym... O, jest. Nie mogę się spiąć! Wow, czekaj. Wsuwam się! Nie, nie puszczę! Nie mogę! Nie! Użyj mocy. O kurde, a jednak... Platformę! Ojej, jeszcze przyłożyła mu. A ten pilot to co? Oczywiście, że musieli te statki rozbierać na jakiejś porąbanej asteroidzie albo planecie, gdzie żyją jakieś wielgachne masko potwory. Nie było lepszego miejsca w kosmosie na rozbieranie tych pieprzonych statków, nie? Taki standardzik, niestety. Ale znowu gra nie powiedziała, co musimy zrobić. Kazała mi użyć mocy, okej, okay, ale to, że ta platforma się wysunęła, to była moja sprawka, że ja popchnąłem manetkę do przodu, a nie to, że się nagle sama pojawiła. Co tam się stało? Ty to zrobiłeś? To była moc, prawda? Zapomnij o tym, dobrze? Zaufaj mi. Ale ja je znam te opowieści. No, słyszałem, są nagrody za takie... Wiem. Tak, dobra. Musimy uważać. Tak. No, dokładnie. Dobrze. No, nie było jakiegoś takiego tkliwego, że o nie mów innym, bo wiesz, bo coś tam, nie, tylko wiem, przecież wiem, cicho bądź. No, jednak ocalił mu życie przecież, nie? Trzymasz się. Tak, a ty? Tak. Chcę z nim porozmawiać, ale nie wiem jak... Zagaić. Pracujemy już trochę razem. Nigdy nie widziałem, jak robisz coś takiego. A przeszliśmy razem piekło. No. Zrobił to, żeby ci ocalić życie. Zdradził się. Dla mnie zaryzykowałeś. Nie wiem, jak ci się mogę odwdzięczyć. Nie ma sprawy. Serio. No, nie musisz się tak martwić o mnie.
Pomyśl lepiej o sobie. Może powinieneś, wiesz, ulotnić. Skoczę tylko do siebie, zabiorę rzeczy. Taper zwisi mi przysługę. Słyszałem, że był na Narsada. Przez jakiś czas się nie zobaczymy. Tak. No jasne. Jasne, ka. No, bo wiecie, wszędzie boty i tak dalej, coś mogło zostać zarejestrowane, ktoś mógł poczuć z Sithów. Poczuć obecność mocy, bo to są takie zachwiania w mocy. O kurde, wstał i se poszedł. Ale ta gra jest piękna, Boże. Aż ciężko mi uwierzyć, ona jest bardzo ładna, natomiast nie wiem, czy kojarzycie, jest kolejny zwiastun się pojawił teraz na E3 gry Atomic Heart i ta gra to jest jeden wielki pytanik, bo po prostu niektórzy sądzą, że ta gra po prostu nie wyjdzie nigdy, ale widzę, że ten Microsoft objął się patronatem Atomic Heart, więc miejmy nadzieję, że to wyjdzie. Natomiast gra wygląda cudnie i obłędnie i pięknie i wręcz nierzeczywiście, nierealnie wygląda ta gra, ale patrząc na właśnie Jedi Fallen Order, wygląda też to całkiem nieźle. No właśnie, gdzie ten Prowf poszedł, że tak nagle cichcem zniknął? Jest tam. Idzie, ucieka od nas. No mam nadzieję, że nas nie zdradzi. Czemu zniknęły te postacie, które tu były? Coś jest nie tak? Bo znikały modele innych postaci. I to tak na naszych oczach. Przecież to było celowe? Dokąd idziesz? To jest jakiś jego koszmar. Tak, oczywiście. Coś nie tak. Ha, ha, ha! Takie oto zabiegi. Jeszcze tam teraz nasz robocik ucieka. Nie mam pojęcia, jak ma na imię. A, motyw jak z horrorów normalnie. Okej, okay, po prostu nasz bohater ma zespół stresu pourazowego. Co raczej wydaje się być mega zrozumiałe. Pamiętaj, mistrzu, ufaj tylko mocy. Pociąg stanął. Tak. Coś się chyba dzieje. Wstawać! Przechować dokumenty. Szturmowcy. Tak, w tych hełmach nic nie widać. Aczkolwiek nie sądzę, żeby w tak zaawansowanej technologii oni po prostu musieli oczami patrzeć przez te małe szybki. Tam raczej myślę, że to jest kwestia jakiegoś tam wyświetlacza wewnątrz. Fajnie, bo widzę, że jest spójność zachowana tutaj tych ras, które w tym kosmosie występują. Tam widziałem parę takich raz znajomych, aczkolwiek nie pamiętam, jak się nazywają. Okej, mamy jakichś inkwizytorów. No mówiłem, było coś, jakieś zachwianie w mocy było i wiedzą, że ktoś tu... Druga siostra. Szukamy groźnego zbiega. To nie byle buntownik, a członek zdradzieckiego zakonu Jedi. Ochrona tego zdrajcy zostanie uznana za bunt. Ujawni się, albo wszyscy tu obecni
zostaną natychmiast straceni. Chyba czas, by ktoś przemówił. Ja pracuję tu od bardzo dawna. Zacząłem przed wojną. Przebudowywaliśmy statki. Byliśmy najlepsi. Okej, próbuję odwrócić uwagę, czy... Ale nastało imperium. Inżynierzy zostali złomiarzami. Robotnicy traktowani byli jak robole. Wyciągnął miecz. Tylko boimy się przyznać. Dla imperium jesteśmy po prostu niczym. Tak. Jesteś. Nie! Podwójny. Cholera jasna, no. Słaby. Dziewiąta siostra? Okej. Cóż, wpadliśmy znowu do pociągu. No niestety, tak myślałem, że prał się w jakiś sposób tam poświęci. Skąd się tu wziąłeś? Nie interesuj się. Spokojnie. Mamy kogoś na gapę. Nie musisz tego zgłaszać. Widzę cię. Ohoho! Cudownie. Boże święty, jak się cieszę. Świetnie, dobra. Siemano, robociku. Przytrzymaj L1, by zablokować pociski blasterów, okej. Chyba już starczy. Mamy kontakt. Strzelać, by zabić. Cudownie. Blokuje moje ciosy. Fajnie, cieszę się. Nie, wiecie, nie jesteśmy... Aha, mogę je odbić. W sensie w nich rykoszetować. Okej, okay, zrykoszetować trzeba było. Wykonuję zadanie. Miła zamknięte. Też widzę, nie byli w stanie cię pokonać. Ja jestem. Cudownie, dobra. No, generalnie fajne jest to, że nie uczymy się tak od samego początku. Nie musimy robić właśnie ani durnych jakichś tutorialów, ani o, machnij mieczem w lewo, machnij mieczem w prawo, tylko... Okej, okay, co to jest? Nie mogę się... A, okej, okay, dobra. Oczywiście, przecinanie otoczenia. Nie pomyślałem o tym po prostu. Dobra. Można i w tą stronę wyjść. O, kurde. Patrzcie, z jaką prędkością to zasuwa. O, Boże. O, nie! O, fuck! Dobra, nie chcę na to patrzeć. Wskakuję tutaj. O, no tak, zapomniałem o przycisku do wspinania się. Dlatego tak bardzo nie lubiłem tego systemu w God of War'ze. Dobra. Idziemy. Muszę się ruszać. To na pewno. Postanowiłem odpocząć. Tak się namierz i przełącz cel, okej. Okay. Na pewną śmierć. Wtedy na pewno sobie wypoczniesz. Słyszałem coś. Potwierdzasz? Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! No okej, okay. Kontra i finisher, bardzo ładny, świetnie. Przestrzeń, by zablokować większość, i wskaźnik wytrzymałości spada. A, tutaj jest, dobra, na dole. O, możemy jeszcze, no dobra, okej, okay. Na razie odpalam systemy, których... spowolnij wroga. Spowolnij wroga. Nie wiem, w jaki sposób mam spowolnić wroga. Co to oznacza? Au, dobra, okej. Okay. No faktycznie, do dupy poszło. Wybacz. Odrodzenie, dobra. Do dupy poszło. Nie rozumiem, o co z tym spowolnie. Zostawię sobie jednego przeciwnika i wtedy spróbuję to zrobić. Ale Jezu, jak się cieszę po prostu. Uwierzcie mi.
Bardzo ładnie. Udało mi się. No, niestety ci się udało. A teraz mi się uda ciebie załatwić. No okej, okay, tak się paruje. Za pomocą parowania, okej. Okay. Przestanie zdolności wyczerpuje wskaźnik mocy, no dobra. Używaj mocy na przedmiotach z niebieską otoczką. A, widzę, taka niewielka poświata jest. Aha, czy po prostu to działa jak taka staza. Auż, szlak. Jak staza chociażby w Dead Space'ie. Dobra, tunel, świetnie. Dobra, poszło ładnie rykoszetem. O, byłeś gotowy na tego zbiega. No to właśnie cię zbiegłem. Koleżko, gdzie dalej? Tutaj? Nie. Gdzieś po czymś... Może pasy odciąć czy coś? Nie, nie. A, po tym mam się wspiąć. No dobra. I na boczek. Dobrze. Jej, po prostu chłonę ten klimat. Jakie to jest piękne. Tak, żeby tylko nie spaść. A, przewroty, uniki. Dobra, nie ma problemu. Tak, to prawda. Ale cudowny dialog. No, to już po mnie. No trudno, no bywa. Okej, okay, pytanie, czy jakieś znajdźki w tej grze są? Czegoś mam szukać? Coś obmacywać? Nie wiadomo. Idę naprzód, zatrzymuję pociąg. A potem? O nie! Ho, ho, ho! Przebiegać między ceriami. No dobra. Wow, rozwalił coś. Tu. No dawaj. Nie atakuje gnojek. Teraz będzie dobra. Się akcja nie striggerowała do końca. O, do drzwi. No, tak, standardzik. O, upsi. Rozwalili sprzęt. Dobra, trzymam. Trzymam, trzymaj. Nie wiem. O, shit. No tak, bo ten, wiecie, to jest jakby taki monorail tak zwany, czyli jednotorowy pociąg, tylko że część pociągu jest u góry, a część jest na dole, nie? Dawaj do góry. No tylko w górę. To dobrze, przynajmniej się nie można pomylić, nie? U, tu jakiś dymek leci. Ta. Fajnie, że to się trzyma jeszcze. Już nie. Też już nie. Sekwencja normalnie jak w Uncharted 2! Coś ty zrobił, chłopie! Jak? Nie wiem, gdzie on tam zeskoczył, ale trudno. Wiecie, sekwencja z pociągiem w Uncharted 2. Pamiętna. Potem skakiwanie właśnie po rozwalnych fragmentach pociągu, który wisi nad przepaścią. Cudna sprawa. Dobra, idziemy. Hopsaj, tak będzie szybciej i lepiej. Ooo!
Wow, ktoś przyleciał. Z odsieczą. Chcemy ci pomóc! Kim jesteś? Ceren. No rebelianci, jak to? Zabierzemy cię, jak będziemy mogli. Po statku widać. Aha. Coś tam za nimi poleciało. No dobra. No to hops. Idziemy dalej. Biegu, biegu, biegu. Tu mi jakaś muszka lata przede mną. Okej, czy się właśnie kolejny fragment pociągu odłączył, czy co? Bo tak coś tu się odsunęło. Hopsa. I hopsa. O, drugi pociąg. O, szlak. Dobra, przełamany. Niech nam się... To się jakoś życie odładowuje, nie? Dobra, pięknie, jeden zlikwidowany. O, tego nie przyjąłem odpowiednio. Dobra, tamten jeszcze... Aaaa! Za szybko, czekajcie. Bo całkiem powoli lecą te pociski, to jest właśnie to. Miałem wrażenie, że szybciej będą lecieć. Ale mam resztkę życia. To się nie odładowuje w żaden sposób? Cholera jasna. Dobra. Tu... Aaaa! Właśnie tak... Tak się zastanawiałem, czy ciekawe, czy ci z tyłu będą do mnie strzelać, czy nie. Jednak tak. No dobra. Słabe początki, ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Tylko się w ten... Znaczy, na razie chłonę klimat, a jeszcze muszę pochłonąć system walki i tak dalej. Przedaj się przemieszcza! Przed tym się uchyl. Okej, dobra, bo widzę, że ich walnę, ale im tak naprawdę jakby życie nie do końca spływa. Okej. Jak niby mam go trafić? Hehe. No ja w was jakoś trafiam, a wy we mnie nie możecie. No to już po mnie. To prawda. Okej, to widzę, że najpierw tą staminę im muszę ściągnąć, a potem... Dobra. No, dawać, strzelać. O, szlak, oberwałem jednym. Możemy cisnąć dalej. Co znowu? Oho, coś większego. Ktoś większy. Pociąg stanął? Ty faktycznie, ale tak w miejscu? No, przecież mam... Co jest? Czemu tak wywindował do tyłu? Zły przycisk miałem... Zły przycisk nacisnąłem, ale czemu mnie tak wywaliło do tyłu? To nie jest dobry znak. To prawda. Okej, czyli jednak mamy znikający pociąg spod nóg. Dobra, drzwi, drzwi, drzwi. Ja nie wiem, czy to dobrze, że tak się... Kurde, to wszystko się rozwala. Okej. Jakby zniknęły jakieś 2 sekundy naszego lotu w kierunku tych drzwi. Ała, jak oberwał. Dobra, mamy robota. No i tak, oczywiście ktoś przyleciał. No to dawaj. Kogo tam przyniosło? Śpieszy ci się? No troszeczkę. Ej, ale powiem wam, że jak przyglądam się twarzy Kala, to on strasznie... Strasznie mi przypomina... Strasznie mi przypomina mojego przyjaciela z dzieciństwa, z takich lat podstawówka, gimnazjum, który notabene ostatnio
przez zupełny przypadek trafiła na niego Dagmara i Ziemniak i go spotkali, kazał mnie pozdrowić, ale jakby nie mam z nim żadnego kontaktu. Ale właśnie strasznie podobny jest do niego. I ta fryzura też mi się kojarzy. Też podobna. Który Jedi oddał życie, byś ty przetrwał? Przetrzymaj, by zablokować ataki drugiej siostry. No dobra, no mogę trzymać, ale... Unikać ciosu czerwone ataki są niemożliwe do zablokowania. Okej. Okej, coś tam oberwała. Niewiele, ale zawsze. No, coś tam się jednak zrobiłem, nie? O. No, ale to jest jakaś cutscenka generalnie. O, maszowanie przycisków! Można było to wyłączyć w grze notabene, ale uważam, że chyba nie. Czemu? Tak myślałem, że taki będzie finał tej walki, że ktoś nam ją przerwie. Jesteśmy za słabi w te klocki, żeby z nią wygrać. Pani chyba ma uszkodzone biodro czy coś, bo tak stoi w takiej dziwnej pozie. My chyba też. No właśnie, ja bym nie strzelał do kogoś, kto włada mieczem świetlnym, bo może odbić pocisk. O kurde. Machnęła po drzwiach. O ta Franca. Ale ma minę dziwną ta dziewczyna. No i dobra, lecim na Szczecin, jak to mówią. Chyba się udało. Wyłącz to ustrojstwo i siadaj. Dzięki za pomoc. Ale kim wy jesteście? Nazywam się Sir Jonda, a to jest mój kapitan, Gris Drytus. Słuchaj, tak, modliszka to moja łajba, ale radzę słuchać się tej babki. Więc? Kim jesteś? Kal. Kestis. Co to za kobieta? Inkwizytorka Imperium. Mówiłem? Poluje się mocą i poluje na Jedi. Czy Inkwizytor? Kim jesteś? I nie spocznie, dopóki cię nie dopadnie. A ty skąd tyle wiesz? I czemu mi pomogłaś? Podsłuchujemy łączność Imperium. Słyszeliśmy, że Inkwizytorzy tu lecą, więc wykonaliśmy ruch. Tak? A ile teraz dają za głowę, Jedi? Też mi wdzięczność. Jedi, rozumiem. Tak długo walczyłeś sam o przetrwanie, że już nikomu nie umiesz zaufać. No, to 5 lat. Wciąż żyjesz. Ale tu chodzi o coś więcej niż tylko przetrwanie. Niby co? O odbudowę zakonu Jedi. Wy dwoje? Ktoś jeszcze? Co, my ci nie wystarczymy? Rada Jedi? Znaczy oficjalnie przeżył tylko Yoda, Obi-Wan i jeszcze ten jeden koleś, który wychowywał Leję. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Kapitanie, kurs na Bogano. Tak jest. Teraz spróbuj odpocząć. Ona kurwa nie mruga. Ona w ogóle nie mruga, jest przerażająca. Ma strasznie duże oczy, wyłupiaste i w ogóle nie mruga. Nawet on teraz mrugnął. Nawet ja mrugnąłem. No dobrze, słuchajcie. Tu pewnie... Okej, tam jeszcze jakieś kosmary senne.
zamiatałeś coś przez sen. Dziwak. Tak. Patrz na siebie. Nie no, jest kosmitą po prostu z jakiejś tam planety, z jakiejś tam rasy. Okej, okay, tak myślałem właśnie, że tutaj będzie moment... O, co tam się z włosy zaczęły tak śmiesznie świecić? Coś z cieniem jest słabo tutaj w tej lokacji. Twarz mamy ciemną, a włosy mamy jasne. Bez sensu. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Dobrze, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy ten jakże wspaniały odcinek, przedłużony troszeczkę na początku. Jest okropnie późno w nocy, nie wiem jak to się w ogóle stało, ale powiem wam tak, że jestem mega, mega, mega przeszczęśliwy, naprawdę wow, ten klimat, to co tu się dzieje i bardzo się cieszę, że jest to dostępne w tym momencie w tym Xboxowym Game Passie, o właśnie, tam jest jakaś taka, nie wiem jak to powiedzieć, jest jakiś taki trik, że niby to jest dostępne na zasadzie właśnie tego dostępu do EA Play, jakiegoś tam podstawowego, tylko się trzeba zalogować jeszcze do tego ustrojstwa właśnie od tego EA Play całe, ale no generalnie działa wszystko tak, że naprawdę z całego serca mogę polecić Game Passa Xboxowego, bo to jest najlepsza opcja, jaka w tym momencie tak naprawdę jest. No i co? Mam nadzieję, że będziecie serią zainteresowani, bo ja się normalnie jaram jak ta nieprzysłowiowa styrta, co się pali. Także cóż, widzimy się, słyszymy w kolejnym odcineczku. Oczywiście to będzie jakby główna seria teraz na kanale, więc powiedzmy, że codziennie albo prawie codziennie odcinki z właśnie Upadłego Zakonu będą się pojawiać na kanale. I oczywiście również Soviet Republic jako poradnik, ale tego Sowieta będziemy już mieli stosunkowo po prostu mniej. Będę celował tak, żeby te dwa odcinki w tygodniu się pojawiły, ale przez ostatni czas naprawdę nagrywam bardzo dużo odcinków, jeden po drugim właściwie Sowieta, więc myślę, że pewną tą lukę wypełniłem i no mówię, będę się starał po prostu, żeby w ten jeden, dwa odcinki tygodniowo na pewno, żebyście dostali. No i tyle Zakonu Jedi, ile się uda. Tyle w tym odcinku, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jak tak to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić film, no i zapraszam, obejrzyjcie coś jeszcze może na moim kanale, a poza tym to streamuję i to w tym momencie już 3 razy w tygodniu, w piątki, wtorki i niedzielę o godzinie 20, także też również zapraszam, link podany w opisie, no i żegnam się ostatecznie, cześć!